Niedziela, Kampot, Kambodża. My wczoraj troszkę posiedzieliśmy, jak mogliście zobaczyć. Był też później Bartek. No, rower stoi, ja byłem przed chwilą mechanika. Mechanik też był wczoraj. Powiem wam, że okazało się wczoraj, bo już pszczółka też w ogóle nie reagowała na... No nie kręcił rozrusznik. Przyjechałem po mechanika, ostatnio pszczółka była 2 dni u niego. Nie chciał za bardzo jechać, mówi, że ostatnio wszystko działało. Okazało się, że tak jak wcześniej też wspominaliście w komentarzach, regulator napięcia, myślę, że nie było tego motoru, on twierdził, że był. W każdym razie aż rozsadziło akumulator, dlatego taka była właśnie wczoraj sytuacja. Byłem teraz u niego, twierdzi, że widzieliśmy go, bo też Bartek był ze mną. Ma ten regulator taki, jaki widzieliśmy w internecie. Także powiedział $25, że będzie ten regulator kosztował mnie. I wymieni go i zobaczymy, jak to będzie teraz funkcjonować. Powiem wam, że silnik się prawdopodobnie już dotarł, bo nie mogę narzekać ostatnio. No może dlatego ten akumulator też uległ zniszczeniu, ale naprawdę ostatnio... No, czułem moc, jest... Nie było tego wcześniej. Teraz naprawdę czuć, że ten silnik naprawdę pracuje mocno, nabiera szybko motor prędkości. No ale jak widać, ten regulator napięcia za dużo prądu dawał na akumulator, aż go rozsadziło. No nic, ja lecę do mechanika. Zobaczymy, co się uda załatwić. Oczywiście lecę, będę pchał tutaj 2 przecznice obok motor, bo nie ma innego wyjścia. Ja już u mechanika, tylko że tym razem już jestem, przyszedłem po odbiór motorku. No, także ten regulator napięcia został wymieniony. O, tak wygląda stary, ten nowy jest zupełnie inny, ale jednak chyba to nie był ten sam, tamten jest przynajmniej większy, bo go widziałem rano. Jeszcze tutaj pewnie kosmetyczne rzeczy robimy. A tu wam pokażę, bo wczoraj w ogóle tu się nie dało dojechać, było wesele na całej ulicy. Dzisiaj to już składają. A jest godzina po 13. Muszę powiedzieć, że idzie im to całkiem sprawnie. A co do pszczółki, to był też spalony bezpiecznik, ten akumulator wywaliło. Tu jeszcze mi mechanik jakąś uszczelkę robi dodatkową, bo jak zaleję do pełna, to mi czasami cieknie paliwo. O, teraz może będzie lepiej, jeśli się będzie w ogóle zamykało. Miejmy nadzieję, że tak. A potem nie otworzę. Także była konstrukcja, już nie ma. Tak jak ostatnio też mówiłem, po całym tym srowidzie, gdzie jakieś tam były zakazane wesela, jakieś takie imprezy, gdzie jest dużo osób, teraz po prostu codziennie na każdej ulicy jest jakieś wesele, jest naprawdę tego masa. Ja przyjechałem, znaczy przyjechałem, spotkałem na chwilę Pola. Pol zawsze Happy Special Pizza, jego ulubiona restauracja. Zaraz będzie płynął łódką w górę rzeki do Bangalowa, z swojego przyjaciela. No i mnie też zaprosił tam, ja tam dojadę później na piwko. Poznajemy Polaka, Niemca, nie? Tak. Z Mazur, nie? O, jeszcze. Ma potężny jach, nie? Tak, widziałem, no ma potężny jach. Porozmawiamy, może coś nakręcimy. Także okay. Pol, do zobaczenia później. O 5, nie? O 5. Piwo i wywiad, nie? Piwo i wywiad, okej. Okay. Kambodża, poniedziałek. Michał przyjechał, dzisiaj przyszedł dzień, w którym jedziemy oddać betoniarkę do właściciela. Michał zastał nakupędę drewnianą, a pozostawi ją całą zabetonowaną. Także betoniarka się przydała. I jedziemy. W miejscu, zobacz jaki dzik.
Where do you want to put it? Back to the redwoods, or you have some plans? No, już widzieliście kiedyś tutaj tą farmę. Like here, I guess. Okay. Farmę, dom. Anyway. Bardzo zarośnięta, bardzo taka dzika. Masa drzew różnego rodzaju. Droga jest tak, może na powrocie wam troszkę nagram, droga jest tak tragiczna, że jak widzicie tutaj też Angus ma tylko tundrę i crossa, bo innymi pojazdami to by było ciężko dojechać. No ale tutaj tak jak mówię, nie wiem co to za rasa psa, ale jest byk. Oh, really? So many times on the road, it was like, and almost falling and then back. Yeah. I see you finished this. Yeah, but no, I haven't actually finished it. I've got to do one and a half more rows of bricks. Ah, okay. Or two and a half. But looks very nice. Thank you. Yeah. Very nice. As cheap as I could make it. Także altanka tutaj wykończona jeszcze. I widzę, że tutaj jakieś klocki. Jakaś ścianka będzie budowana. I papaja na górze. Prezes Bezos już tam sprawdza coś na telefonie. A my idziemy, się przejdziemy, szybko pokażę wam, co będę mógł pokazać. Także tutaj mamy dom. Cały zabudowany, co ciekawe, nie wiem co się znajduje w środku. Nie będę też wchodził, teraz to jestem w ogóle cały brudny, bo przenosiłem ten silnik na swoim ciele i powiem wam szczerze, że no parę kilo ważył. Plecy trochę bolą, ale tutaj właśnie co powiedział Angus, to będzie robił wylewkę pod całym tym domem, dlatego oddawaliśmy mu właśnie betoniarkę. Tu widzę nawet króliczki ma. Widzę też tutaj już masę kamieni. Nawiózł. A tutaj jeszcze pójdziemy zobaczyć. O, oczywiście bananowce. Jak to w Kambodży. O, zobaczcie jakie banany piękne. Tutaj mają chyba jakieś dzieciaki, wydaje mi się. Domek. Wygląda dosyć imponująco. Też, że się nie boją bawić, tutaj powiem wam szczerze, że gdzie, ale tutaj to mogą być i węże, i pająki. Ale chyba tutaj oni są z Australii, także nie mają z tym dużego problemu. O, a tak wygląda domek dla dzieciaków. Jest trampolina. Na trampolinie jakaś wielka lalka. Aha, i tutaj też mają ogrodzone, chociaż ta ich farma jest dużo większa. Wiecie, podejrzewam, że teraz ta farma jest warta no kilkaset tysięcy dolarów na pewno. A tak gadaliśmy z Michałem, że jak oni tutaj przyjechali 70 lat temu, to podejrzewam, że kupili to za śmieszne pieniądze. No ale tak to z ziemią było w ostatnich latach. Jak widzicie, wszędzie mają zasłonięte te okna, tak się dom prezentuje. W górach, w środku dżungli. Wygląda to dosyć fajnie. Skorupa ogromnego żółwia. Musiał to być bardzo duży żółw. A na pewno był z plastiku. Wracamy do góry. Tu chyba jakaś klatka w budowie. Tu mamy też jakiś... O, możecie zobaczyć w środku. Troszkę w szkle, fajnie to wszystko powykańczane. No, wygląda to nieźle. Ja nie będę tak wchodził do środka. Tu mamy jakiś, można powiedzieć, mały ogródek. Widzę, pomidory są. Zaraz się zapytam o pomidory.
Idziemy troszkę dalej. Jak widzicie, no to jest taki teren górzysty, to też masa kamieni. Oglądamy tutaj ogródeczek Angusa. Ja dostałem, nawet wam pokażę, pomidorek. Będę próbował ten pomidor rozmnożyć, można powiedzieć. Zinia będzie mi pomagała. A co jeszcze ciekawe, tutaj mamy szpinak. Michał, to jest szpinak, tak? Tak, jakaś tam odmiana szpinaka. Odmiana szpinaka. I ponoć tilapie bardzo lubią szpinak, także trzeba będzie chyba coś takiego u Michała też posadzić. Mają być ekotilapie, to będą jadły zdrowe rzeczy. A tutaj pod akwaponikę khmerskie pomidory. No Gangus powiedział, że są jedne do tej pory, jakie tutaj uprawiał, to ta odmiana jest najlepsza, najlepiej się trzyma, nie ma z nią problemów. Chociaż wiem, że też w komentarzach tam niektórzy też się oferowali, ja się na pewno będę do was odzywał, bo te pomidory to jest tu w Kambodży bardzo fajny, ciekawy temat. Są też tutaj u Angusa kurczaki. My zajdziemy tutaj do kurnika, jeśli można tak nazwać. Ciekawy jestem, czy kiedyś tu wpadały jakieś węże i polowały na te kurczaki. Tutaj nie wiem, jakaś inna odmiana, czy jakieś małe w środku. No, ale widzę, że są też malutkie. W sumie to nie wiem, tam jakaś kura. Chyba nioska to się nazywa, bo siedzi, chyba jaja wysiaduje. Piękny kogut. No i wszędzie bananowce wokoło. A ja spróbuję wejść do ogródka, pokażę wam te pomidory. Jeśli mi się uda. Jeśli mnie tu nic nie zeżre. Zobaczcie, tu jakiś ślimak wielki. Ale już pusty. Chyba od tej strony to nie wejdę, idę od strony, gdzie wchodzili. Gdzie wchodził Michał. Michał właśnie mi pokazał takie piękne, duże chili i też mówi, że pikantne. Jaka odmiana? Właśnie nie wiemy. Ale bardzo pikantne, tak? Na pewno. A to podgryzałeś już? Nie, ale widać. Potem jak jest pomarszczona, widać, że jest pikantna. A, to od pikantności, tak? Marszczy? Często to może być wyznacznikiem. No nie zawsze, ale można się spodziewać ostrych rzeczy. A to dla ciebie jest? Tak. Może trochę podgryziemy? To możesz podgryźć trochę. Tylko podgryź sobie, jak ugryziesz na końcu, nie będzie pikantne. Podgryź sobie bliżej zielonego, tam będzie pikantniejsze. Nie jest pikantne. Czyli to nie jest wyznacznikiem zawsze. It's not spicy. No. Jestem w środku już w ogródku. Jednak ta papryczka w środku była bardzo pikantna. Zaraz dostanę ataku, zacznie mnie rzucać. Tu jesteśmy. Michał, co tu ciekawego? Możesz, tutaj już pokazywałem. Nie wiem, ja muszę sobie zagryźć liściem. Szpinaku? No dwie. Szpinak. A to co to, Michał? Koperek? O, wiedziałem. A to? This is? To Iron Leaf. Też mam podobną odmianę. No i te pomidory, ale pomidory trzeba przyznać, że bardzo zdrowo wyglądają, co? I will eat some more leaves to cool down the heat. Bardzo pikantna jednak była w środku ta papryczka. A tu mamy te pomidory. No, wyglądają całkiem sympatycznie. Nie ma węży, nie ma węży. Chyba nie ma. A tu mamy, jak możecie zobaczyć, jackfruit. Jedne z największych owoców na świecie. Te to są chyba bardzo młode, ale zobaczcie, jakie mają nawet te łodygi. No, one mogą być tutaj jeszcze, myślę, z 10 razy więcej. O, jakaś potężna pajęczyna. Mam nadzieję, że tutaj mnie coś nie przeatakuje. A zaraz się zapytam Angusa i wam powiem później odnośnie pająków i węży, jakie ma doświadczenia tutaj. A tu jeszcze możecie zobaczyć na górze też. Trochę pod słońce, ale też są jackfruity. Także tak na szybko wam opowiem, co Angus powiedział.
Także były kobra, były jakieś wipery, były też pająki. Zdarzało się, że węże atakowały tutaj też oczywiście kurczaki. No z ciekawostek tutaj też przy ogrodzeniu widział też jelenia, bo też takie zwierzęta w Kambodży występują, tym bardziej tutaj są takie, no w sumie bardziej dżungla niż lasy, ale takie zwierzęta widział. Ostatnio też powiem wam z ciekawostek, Michał widział zająca w Nakupędzie, co też jest dosyć bardzo ciekawą sytuacją. Wiesz, no, pod tym względem, no tutaj jak Khmerzy traktują zwierzęta wokół siebie, nawet ostatnio jeden Khmer u Michała na Kupędzie, chyba o tym mówiłem w poprzednim odcinku, ale upolował, takie ptaki latają u Michała i z procy ustrzelił, no i Michał się bardzo wkurzył i tam razem z nią dostał Khmer reprymendę, a to był jeden z Khmerów, który budowali dach w domu grzybowym. My zaraz zmykamy z powrotem do Kampotu. Postaram się wam pokazać jeszcze drogę do tego miejsca. O, także wam pokażę. Masa ciężarówek. Droga naprawdę w ciężkim stanie. Tam rozbierałem jakieś wzgórze. A zaraz będzie coś ciekawy widok, bo taki dom będzie na wzgórzu, wyglądający całkiem ciekawie. Tu chyba będzie żabka. O, widzicie, Michał się przeciska tutaj z ciężarówką. Tutaj od tego błota też ta droga chyba poszła z pół metra w dół, nie? Tak brzmi. No, rozlazło się to. Wyschło też, no i kurz. No. Cały czas zabiera drogę, nie? No, a co jeszcze Angus tam pokazał? Takie ciekawe miejsce, które sam chcę odwiedzić. Jakieś opuszczone, dosyć duża, stara budowla, nie? Może zrobimy tam wycieczkę na motorkach, ale to od ciebie to będzie paręnaście kilometrów raczej, nie? 20. O. No także możecie też zobaczyć, jakie tutaj fajne widoki. Tam już jest Bokor Mountains. Także jak widzicie, no nie jest dziwne, że jakiś jeleń się też u niego pojawił. Tutaj ten dom, którym wam wspominałem, trochę trzęsie, ale też fajnie położony. Na takim wzgórzu. Michał twierdzi, że tak wygląda tam, jak w środku był odkryty dach, że w środku jest basen. No i może tak być. Właśnie kopię w mailach i staram się odpisywać zarówno na maile Cambo Life, Smarteko, a także jeszcze innych adresów mailowych. W jednym z maili dostałem tutaj wiadomość, zapytanie odnośnie wspomnienia o tutaj takiej inicjatywie, zbiórce na pomagam.pl. Kolega wędkarz zbiera na wózek terenowy. Włączę wam ten początek, żebyście mogli zobaczyć. Czyli tutaj kolega jest po amputacji dwóch nóg, zbiera na wózek elektryczny, terenowy, z tego co mówił. O, tutaj można go też zobaczyć. Ja to tak zostawię tutaj, jak jest, wkleję wam link, który mi wysłał w opisie filmu, pod którym będzie to pokazane. Jak widzę, zbiera 55 tysięcy, zebrał już 7800. Oczywiście są wpłaty 50, 10, 20 zł. Każdy może pomóc. No i co? Jak ktoś będzie zainteresowany, to tak jak mówiłem, link będzie w opisie.